Piotr Głuchy Głuchowski, dzisiaj w charakterze sędziego. Piotr, jak oceniasz pierwsze zawody nowej federacji w Polsce? Czy masz nadzieję, że jednak się rozwinie? Czy widzisz jakieś tam niedociągnięcia? Nie będę mówił o dociągnięciach, bo te dociągnięcia były takie naprawdę bardzo małe i gołym okiem niewidoczne. I uważam, że jak na pierwsze mistrzostwa, te mistrzostwa bardzo były udanymi mistrzostwami. Zawodników może jeszcze nie było tak dużo, jak powinno być, ale przyjechali zawodnicy i dobrzy, i ci średni. Publiczność natomiast bardzo dopisała. No, ogólnie uważam, że mistrzostwa bardzo udane i bardzo prognozujące optymistycznie na przyszłość. Patrząc na widownię, widzieliśmy dużo zawodników startujących w tych naszych, powiedzmy, popularnych federacjach, prawda? Dzisiaj chyba tak troszeczkę na wyczucie, prawda? Czy jednak zawodnicy boją się, prawda? Bo to pierwsze zawody, czy mają się czego obawiać, czy raczej nie? Rozmawiałem z zawodnikami po zawodach, wszyscy są bardzo zadowoleni, nie było żadnych pomyłek w werdyktach sędziowskich. Zawody odbyły się bardzo sprawnie, bardzo szybko, także naprawdę nie mieli na co nas narzekać i nie narzekali. Widzieliśmy dzisiaj dużo osób, które długo nie startowały, na przykład Grzegorz Wierzbicki, prawda, który zajął drugie miejsce, Wojciech Nadolski, który też miał jednak przerwę. Jak oceniasz tych zawodników? No, obaj zawodnicy zaprezentowali się w wyśmienitych formach, myślę nawet, że w życiowych. Zresztą co poświadczyły ich wyniki. Widzieliśmy dzisiaj Michała Karmowskiego, który zajął właściwie dwa pierwsze miejsca w kategorii, prawda, swojej wzrostowej, najwyższej i właściwie najcięższej, prawda, i właściwie w kategorii Open. Jaką przyszłość wróżysz tutaj Michałowi? Czy ma szansę tutaj na mistrzostwach w Luksemburgu, bo właściwie ci wszyscy zawodnicy, o których rozmawialiśmy, jadą, prawda, zakwalifikowali się? Michał jest zawodnikiem, który ma swoje wady, o których zdaje sobie sprawę, ale starannie je bardzo ukrywa. Na Mistrzostwach Świata będą sędziowie, którzy go nie znają, będą go widzieli pewnie pierwszy raz i myślę, że tych wad nie zauważą. Czyli ma szansę ukryć swoje jakieś tam niedociągnięcia, tak? Tak, poza tym te niedociągnięcia on z roku na rok poprawia. Czyli jest po prostu rozwojowym zawodnikiem. Oczywiście, nikt tego nie powiedział, że nie jest rozwojowy. Tak. Jasne, oczywiście. Piotr, dzisiaj w takim charakterze sędziego, czy mamy szansę jeszcze zobaczyć się na scenie? Ja już wcześniej mówiłem nawet w innej telewizji, że zbieram się do startu już od kilku lat, ale po drodze coś wypada. I mniej szczęśliwe rzeczy, i bardziej szczęśliwe rzeczy. Ale nie powiedziałem jeszcze, że to koniec, że na pewno jeszcze będzie można mnie zobaczyć. Czyli jesień jest twoja? Może jesień, może wiosna, tego nie powiem szczerze, naprawdę nie jestem w tym momencie. Rozumiem, dziękuję. Na dzisiejsze zawody, prawda, szykowałeś parę osób. Jak tutaj widzisz te osoby, czy dobrze, czy źle wypadły, czy mogły wypaść na przykład lepiej? Wypadły wszystkie bardzo dobrze, wszystkie wróciły z medalami, także. Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony. Dobrze, Piotr, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę, życzymy powodzenia i do zobaczenia.